Cześć, witam Was w kolejnym nagraniu, kolejny odcinek, tym razem o wszystkich naszych iglakach, no i też można powiedzieć, że o innych roślinkach. Najlepszym okresem wiosennym do nawożenia roślin jest przełom marca i kwietnia, więc nagram ten odcinek specjalnie z ukłonami dla mojego serdecznego przyjaciela Adasia, żeby pokazać, jak należy prawidłowo podsypywać iglaki, no i nie tylko iglaki, inne rośliny tak samo. Słuchajcie, nie patrzcie na firmę, jaką używam. Używajcie takiej firmy, jaką chcecie. To nie jest reklama, tylko to jest materiał, który Wam musi pokazać i zasugerować, jak powinniście nawozić Wasze rośliny. Po pierwsze, musicie przeczytać mniej więcej jaką gramaturę trzeba użyć na metr kwadratowy bądź na 100 metrów kwadratowych, żeby nie przenawozić tych roślin. To jest bardzo ważna sprawa. Druga ważna sprawa. Powiedzmy sobie, pokażę na przykładzie tego świerka. Ten świerk, jeżeli my sypniemy garstkę tego nawozu, sypniemy mu tam pod spodem, to ta garstka nawozu będzie się rozpuszczała pół roku albo i dłużej. A nie o to nam chodzi. Pamiętajmy, że nasze rośliny nie mają tylko i wyłącznie korzeni, które je odżywiają tam, w tym miejscu, pod tą koroną, tylko te gorzonki rozchodzą się wszędzie. Dlaczego nie sypiemy tam? Dlaczego się będzie pół roku to rozpuszczało? Tak? Jak zaczyna padać deszcz, nie ma burzy, a nie mamy parasolki, to gdzie się chowamy? Pod drzewo. Dlaczego? Dlatego, że tam najmniej pada, tak? A ten nawóz jest rozpuszczany przez rosę, przez delikatny deszcz, przez duży deszcz, tak? Jeżeli nawet tu będzie lało, to uwierzcie mi, że w tym miejscu nie będzie tego deszczu dużo i to naprawdę będzie się długo, długo rozpuszczało. Czyli jeżeli chcemy nawieść prawidłową roślinę, to nawozimy, słuchajcie, po całym obrysie tej rośliny. Kolejna sprawa. Nie sypiemy garść, bo było napisane w instrukcji, że używamy na przykład garści tam na metr kwadratowy. Nie sypiemy garść tak w jedno miejsce. To też jest źle. Rozsypujemy dookoła danej rośliny. I nie tam głęboko, tylko tutaj. Po całości. Po całości. O tak. Z drugiej strony, to już poza kamerami podsypię. Kolejna sprawa. Jeżeli mamy roślinki jeszcze nie za wysokie, tak jak tutaj na przykładzie tego świerku, czy tutaj mamy sosny kosodrzewinki, czy ta sosna pyramidalis, przykucnijmy. Nie sypmy, słuchajcie, tak z góry. Dlaczego nie? Z własnego doświadczenia. Dlatego, że ten nawóz upadnie gdzieś sobie tutaj, powiedzmy, na gałązkę. Zacznie padać deszcz, przyjdzie wilgoć, ten nawóz zacznie nam się tu rozpuszczać i spowoduje, że ta gałązka zostanie popalona przez ten nawóz i będzie drzewko kiepsko wyglądało. Czyli przykucnąć, rozsypać dookoła tak, jakbyśmy, nie wiem, siali trawę. Nie pod samo drzewko, tylko w obrysie tego drzewka. Pamiętajmy, że korzenie są wszędzie, nie tylko przy pniu. I roślina dzięki temu będzie sobie ciągła całe te wszystkie mikroelementy i substancje odżywcze prawidłowo. Kolejna sprawa. Jeżeli wiemy, że przyjdzie deszcz albo że włączą się w nocy zraszacze, no to możemy podsypać i tak zostawić. A jeżeli robimy i wiemy, że nie będzie deszczu przez 2-3 dni, warto to podlać, tak? Jeżeli jest przełom kwietnia, marca, często są te deszcze, często jest wilgoć, jest rosa, są poranne mgły, to będzie powodowało, że ten nawóz będzie spokojnie się do gleby dostawał. Ale pamiętajcie, jeżeli będą suche dni, weźcie konewkę albo weźcie wąż, dobrze podlejcie, żeby ten nawóz już zaczynał się powoli troszeczkę rozkładać. Także rośliny będą zadowolone, a jak rośliny będą zadowolone, to my też, bo będziemy mieli piękny ogród. Do zobaczenia, do kolejnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.